Warto ćwiczyć brzuch nie tylko dla ładnego wyglądu. Brzuch razem z mięśniami grzbietu odpowiadają za naszą prawidłową postawę ciała. Jest też pomocny w podstawowych czynnościach, takich jak skłony czy skręty. Silny i stabilny korpus ochrania nasze narządy i chroni przed kontuzjami. Przygotuj matę, zanim rozpoczniesz proponowane ćwiczenia, zrób rozgrzewkę. Wszystkie ćwiczenia wykonaj w 3 seriach po 15 powtórzeń. Jeśli w trakcie ćwiczenia odczujesz ból, przerwij ćwiczenie. Pamiętaj, że najważniejsza jest technika. Jeśli 3. seria sprawi Ci trudność, pozostań przy 2 seriach. Zapraszam do ćwiczeń. Pozycja wyjściowa, leżenie tyłem. Ramiona wzdłuż tułowia. Nogi proste w górę. Na przemiennie opuszczaj nogi na podłogę. Wydech przy opuszczaniu. Zrób 3 serie po 15 powtórzeń. Nie zwiększaj odległości między plecami a podłożem. Nie zmieniaj ustawienia bioder. Początkowo można to ćwiczenie zrobić z lekko ugiętymi kolanami. Pozycja wyjściowa, leżenie na plecach. Nogi na szerokość bioder. Ugięte w kolanach. Ręce przy skroniach dotykają jedynie głowy. Między brodą a klatką piersiową zachowaj odległość. Wyobraź sobie, że trzymasz tam jabłko. Naprzemiennie przyciągaj bark do kolana. Prawa ręka, lewa noga i odwrotnie. Wydech podczas przyciągania kolana. Zrób 3 serie po 15 powtórzeń. Jeśli zaczniesz ćwiczyć niepoprawnie, odczuwasz ból w odcinku szyjnym kręgosłupa, przerwij ćwiczenie. Nie trzymaj rąk na potylicy i nie ciągnij głowy. Pozycja wyjściowa, leżenie tyłem. Nogi na szerokość bioder. Prawa noga ugięta w kolanie. Lewa noga prosta, równolegle do podłogi. Ręce przy skroniach. Dotykają jedynie głowy. Ramiona mogą być skrzyżowane na klatce piersiowej. Między brodą a klatką piersiową zachowaj odległość. Wyobraź sobie, że trzymasz tam jabłko. Wznieś łopatki nad podłoże. Wyprostuj ramiona w przód, jednocześnie z nosem nogi w górę. Wydech przy wznosie barków. Po wykonaniu serii zmiana strony. Zrób 3 serie po 15 powtórzeń. Jeśli zaczniesz ćwiczyć niepoprawnie, odczuwasz ból w odcinku szyjnym kręgosłupa, przerwij ćwiczenie. Nie trzymaj rąk na potylicy i nie ciągnij głowy. Możesz uszkodzić szyję. Nie przyciągaj brody do klatki piersiowej. Prosta noga napięta, palce stopy skierowane w górę.